W czasach, kiedy na terenie dzisiejszego brzegu Czylupszy rosła gęsta puszcza, po której biegały wesoło niedźwiedzie, wilki, a w małych drewnianych chatkach nasi pradziadowie ubrani w skóry tych zwierząt uganiali się za zwierzyną, tutaj Indianie z kultury Teotihuacan budowali tą właśnie piramidę, tą świątynię. Piramida Słońca, trzecia co do wielkości piramida na świecie, po piramidzie Cheopsa i Chefrena w Egipcie, ta właśnie jest trzecią co do wielkości. Różnica jest jedna. Piramidy egipskie są zakończone bardzo ostrym wierzchołkiem, natomiast piramidy indiańskie, jak widzimy, na górze mają platformę. Na tej platformie dobudowywano specjalnie jeszcze małe świątynie. Akurat na tej tutaj dobudowano świątynię Huitzilopochtli, czyli tego Boga Słońca. Kiedy przybyli tutaj Aztekowie w 1350 roku, tak jak mówiłem, zastali już puste miasto, puste świątynie, puste piramidy. Też byli zadziwieni tym widokiem i doszli do wniosku, że tutaj właśnie narodził się Bóg Huitzilopochtli. To w tym miejscu walczył ze swoimi 400 braćmi, zabijając ich, to tutaj z głowy swojej siostry uczynił księżyc, a sam przemienił się w słońce. Dlatego też doszli do wniosku, że piramida Słońca będzie doskonałym miejscem na składanie bogowi Huitzilopochtli ofiar. Na tej piramidzie 500-600 lat temu zginęły tysiące ludzi, oddając życie za to, żeby słońce mogło krążyć za boga Huitzilopochtli. A my idziemy zobaczyć to miejsce. Musimy wspiąć się po 248 stopniach, bo tyle sobie liczy ta mierząca 65 metrów wysokości piramida. I po pokonaniu 248 stopni jesteśmy na szczycie piramidy Słońca, najświętszego miejsca ludu Teotihuacan, jak i również jednego z najświętszych miejsc później Azteków. Tu w tym miejscu składano ofiary bogowi Huitzilopochtli. W ogóle Aztekowie byli słynni w całym świecie z tym, że składali chyba najwięcej tych ofiar. Przeciętnie rocznie 20 do 25 tysięcy ludzi oddawało życie dla jakiegoś boga. To miejsce, w którym tutaj w tej chwili jesteśmy, było jednym z tych najbardziej znanych. Dlaczego w ogóle Aztekowie składali ludzi w ofierze bogom? Otóż byli oni przekonani, że jeżeli Bóg nie dostanie ofiary w postaci krwi, a dodatkowo jeszcze serca, które jak wiemy jest jedynym organem w organizmie człowieka, który się porusza, a jest dla Azteków najcenniejszym, uważali, że jeżeli Bóg Huitzilopochtli nie dostanie swojej ofiary, wtedy któregoś dnia słońce zgaśnie, nastąpi koniec świata. No więc w ten sposób w swoim własnym mniemaniu ratowali świat przed zagładą, ratowali ten piąty świat, gdyż wierzyli, że żyją w piątym świecie, w erze słońca. W jaki sposób dokonywano tej ofiary? Wyglądało to w ten sposób, że czterech kapłanów łapało takiego delikwenta za ręce i za nogi, kładli go na stole ofiarnym, podchodził piąty kapłan, w ręku trzymając obsydianowy, ostry nóż, rozcinał tym nożem klatkę piersiową, szybkim, zdecydowanym ruchem wkładał rękę, wyrywał serce i wznosił je do słońca. W tym momencie to serce jeszcze biło, gdyż serce bije jeszcze mniej więcej 3 do 4 minut po wyrwaniu z organizmu ludzkiego. Ciało takiego delikwenta było potem spuszczane po schodach na dół. Tam na dole odbierał je właściciel danego niewolnika, danej ofiary. Wykrawano z tego ciała ramiona i uda i z tych ramion i ud wieczorem przyrządzano pyszne potrawy, na które zapraszano specjalnych gości. Ale nie tylko Bóg Huitzilopochtli tak naprawdę był adresatem tych ofiar. Bardzo wielu bogów również domagało się krwi, również domagało się serc. Tyle tylko, że w zależności od tego, jaki to był Bóg, tak repertuar tych tortur, tego męczenia ludzi był inny. Na przykład Bóg Ognia o imieniu Tziuceupli, tak się pięknie nazywał, życzył sobie, żeby ofiarę najpierw wrzucać do ognia, przysmażyć ją odpowiednio, następnie po kilku minutach takiego przysmażania w ognisku kapłan zarzucał sobie
żywego jeszcze, ale ciężko poparzonego człowieka na plecy, biegał z nim dookoła ognia, odprawiał modlitwy, dopiero później kładziono go na stół ofiarny i wyrywano serce. A na przykład taki Bóg, który miał na imię Sipe Totek, Bóg młodej kukurydzy, ten z kolei jeszcze inaczej sobie życzył. Tutaj ofiara przed śmiercią dostawała maczugę do ręki, maczugę uzbrojoną w pióra ptasie. Naprzeciwko niemu stawało czterech wojowników z maczugami uzbrojonymi w kolce obsydianowe. Po krótkiej walce, ciężko ranny, lądował na stole, pozbawiony był serca. A co ciekawe, to był jeszcze nie koniec. Kapłan następnie pozbawiał go skóry i tą skórę poszczególni wojownicy nosili przez cały kolejny miesiąc, żebrząc po ulicach. Na koniec skórę tą zakopywano w ziemi, licząc na to, że dzięki temu będzie dużo, dużo kukurydzy w przyszłym sezonie. Z kolei jeszcze ciekawiej przedstawiała się sprawa z bogiem Tezcatlipoca. To ten trzeci z trójcy najważniejszy. Tu z kolei wybierano ofiarę na rok przed śmiercią i mianowano go takim królem. Przez cały rok chodził sobie, mógł sobie życzyć czego tylko chce, wszystkie jego życzenia spełniano. Jego obowiązkiem było tylko granie na flecie. Po roku czasu, kiedy dokładnie rok mijał, wstępował po tych schodach, po których my wchodziliśmy, łamiąc po drodze flety, na których przez cały rok grał. Potem kładziono go na stół ofiarny, pozbawiano serca, ale w przeciwieństwie do innych ofiar nie zrzucano go ze schodów, ale z całą czcią czterech kapłanów wznosiło jego ciało pełnej ciszy na dół. Chyba najgorszą ofiarę życzył sobie Bóg o imieniu Tlaloc. Otóż on życzył sobie ofiarę z dzieci. Polegało to na tym, że dziecko przed śmiercią poddawano ogromnym torturom, tak żeby jak najbardziej płakało, tak żeby jak najwięcej łez zraszało ziemię. Tlaloc był bogiem deszczu, wierzono w to, że im więcej łez dziecko wyleje, tym więcej deszczu spadnie później na ziemię, tym większy będzie urodzaj. Chyba starczy, bo spać później nie będziecie mogli, co? Ostatnim oglądanym przez nas monumentem w Teotihuacan jest piramida Księżyca, piramida de la Luna. Nie mniej słynna niż piramida Słońca, troszeczkę od niej niższa, 20 metrów niższa, ma 45 metrów wysokości. Wchodzi się na nią troszeczkę trudniej, gdyż schody są większe, prawie dwukrotnie większe od schodów na piramidzie Słońca, ale widok na całe miasto jest przepiękny. Piramida Księżyca tym się różni od pozostałych tutaj piramid, że była ona podobnie jak i piramidy egipskie również grobowcem. 15-16 lat temu prowadzono tutaj badania archeologiczne i okazało się, że w środku jest komora, w której znaleziono cztery szkielety. Wśród tych szkieletów różnego rodzaju przedmioty, które widocznie były potrzebne zmarłym na drogę. Między innymi takie żółte kule wykonane z pirytu. Piryt to nic innego jak taki materiał, to nazywają złotem głupców, bo się świeci na żółto. Nie wiadomo do czego te żółte kule służyły, no ale w każdym razie tutaj właśnie były. No, a my idziemy zobaczyć, jak wygląda od góry piramida Księżyca. Widokiem na piramidę Księżyca i na cały Teotihuacan kończymy zwiedzanie tego fascynującego miejsca. Miejsca przesiąkniętego historią, ale i krwią wielu tysięcy ofiar. Dzisiaj to miejsce odwiedzają setki tysięcy turystów i bardzo często zadają sobie pytanie, kto tak naprawdę wybudował to miasto. Naukowcy też nie znają odpowiedzi.
na to, jak nazywał się ten lud, jakim językiem mówił, jaką kulturę stworzył. To wszystko, to co tutaj oglądamy, zastali też Aztekowie, jak już było puste. Natomiast wielu uważa, że to miejsce ma w sobie jakąś magię. Na przykład wszystkie świątynie, które tutaj zostały wybudowane tak, jaki jest układ planet i Słońca na niebie. Skąd budowniczowie 2000 lat temu, wiedzieli, jakie są odległości pomiędzy poszczególnymi planetami, pomiędzy Słońcem a poszczególnymi planetami? Nikt tego nie wie. Może to rzeczywiście nie byli ludzie, może rację mają Aztekowie, że to jacyś olbrzymi przyfrunęli i wybudowali to miasto. Dwa razy do roku, 23 grudnia i 22 czerwca, czyli w dniu przesilenia zimowego i przesilenia letniego, przyjeżdżają tutaj setki tysięcy turystów, gdyż w tych dwóch dniach ponoć miejsce to przesiągnięte jest dziwną magią, dziwną energią. Te tysiące ludzi wznosi ręce do góry, modli się w swoich językach, każdy do swojego Boga, w przekonaniu, że właśnie w tym miejscu jego Bóg ześle mu nadzwyczajną moc. Może i warto w związku z tym przyjechać tutaj akurat w jednym z tych dwóch dni, żeby doświadczyć tego. Serdecznie zachęcam.